do czasu współczesnego kryzysu na rynkach finansowych banki centralne były postrzegane przede wszystkim jako instytucje niezależne, jako instytucje prowadzące politykę pieniężną, czyli dbającą przede wszystkim o ilość pieniądza na rynku i o stopę inflacji. W czasach współczesnego kryzysu finansowego banki centralne zmieniają swoją rolę. W coraz większym stopniu zaczynają wspierać politykę rządową, starają się wspierać wzrost gospodarczy, tracąc tym samym trochę na swojej niezależności. To, co być może być niepokojące, to, że banki centralne zaczynają być postrzegane jako tak zwane antidotum na wszystkie zło. Wierzy się, że bank centralny jest w stanie rozwiązać wszystkie problemy tego świata, a tak w rzeczywistości nie jest. Natomiast bardzo dobrze by było, gdyby polityka banku centralnego była wspólna, zmierzała w tym samym kierunku, co polityki gospodarcze prowadzone przez rządy. Strefa euro przeżywa w tej chwili problemy. Strefa euro jest wciąż projektem bardziej politycznym niż gospodarczym. Strefa euro postrzegana jest przede wszystkim przez pryzmat wspólnej waluty euro i przez politykę prowadzoną przez Europejski Bank Centralny. Niezmiernie trudno jest prowadzić jedną politykę pieniężną, dobrą dla państw w tak zróżnicowanej sytuacji gospodarczej. Jeśli nie nastąpi dalsza integracja strefy euro, strefa euro prawdopodobnie będzie borykała się z dalszymi problemami. Moim zdaniem, aby strefa euro mogła przetrwać, aby rozwiązać jej problemy, konieczna jest jej dalsza integracja, krok po kroku, ale ostatecznie do stworzenia jednego wspólnego budżetu.